Słowo Boże mówi, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Jak się wychodzi poza system zmartwienia, to diabeł zaczyna wmawiać człowiekowi, że człowiek zwariował. Ale to właśnie stan niemartwienia się niczym jest stanem prawidłowym. Niczym. Niczym. Sprawami ludzi, sprawami Boga. Niczym. I tu jest napisane, żeby w modlitwach to zrobić. Przecież kiedy teraz byłem na moim wyjeździe, któregoś dnia, chyba wczoraj, Bóg powiedział do mnie, że moi ludzie nie mają problemu z grzechem. Moi ludzie mają problem z brakiem modlitwy, a nie z grzechem. Bo grzech jest sprawą załatwioną. My myślimy, że mamy problem z grzechem. Rozumiecie? Czasami też myślimy, że mamy problem z diabłem. Ale sprawa z diabłem została również załatwiona. A więc problem z grzechem został załatwiony i problem z diabłem został załatwiony. Te rzeczy nie są czynne. I Kościół nie ma problemu z grzechem. Kościół też nie ma problemu z diabłem. Kościół ma problem z brakiem modlitwy. Dlaczego mówię z brakiem modlitwy ma problem? Bo to w modlitwie dowiadujemy się o tym, że nie mamy problemu z grzechem i nie mamy problemu z diabłem. A jak nie masz problemu z grzechem i nie masz problemu z diabłem, to pozostaje ci jedynie twoja osoba i nic więcej. A twoją osobę możesz ustawić tak, jak sobie życzysz. Siebie to można ustawić tak, jak się chce, gdyż jesteśmy panami samych siebie. I nic nas nie blokuje przed tym, żebyśmy stawali się ludźmi na obraz Boga, oprócz naszego braku modlitwy. Rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz. Bóg w ogóle nie operuje w kategoriach problemu z grzechem. Rozumiecie? To brak modlitwy w Kościele powoduje zamknięcie oczu i uszu. Ludzie nie widzą i nie słyszą, a więc jako ślepi i głusi popełniają gafy życiowe. Chodzą, gdzie nie trzeba, mówią, co nie trzeba, robią, co nie trzeba, zadają się, z kim nie trzeba. I potem mówią, to sprawa grzechu albo sprawa diabła. Nie, to sprawa braku modlitwy. Brak modlitwy. Brak modlitwy. Rozumiesz? To jest bardzo ważna rzecz, którą teraz do ciebie mówię. To w modlitwie powierza się troski swoje, swoje problemy i kłopoty. Człowiek obciążony troską to człowiek, który się nie modli. Teraz posłuchaj, powiedziałem teraz bardzo ważną rzecz. Jeżeli jesteś obciążony troską, to znaczy, że się nie modlisz. Nie wiem, co robisz. Ale to znaczy, że się nie modlisz. Po prostu. Bo w modlitwach powierza się swoje sprawy Bogu. A więc jak ktoś się troska, to się nie modli. Nie wiem, co robisz, ale się nie modlisz. Coś robisz,
ale się nie modlisz. To nie jest modlitwa, to jest może jakiś stan, jakiś punkt twojego życia, ale to nie jest modlitwa. Bo życie modlitewne wyklucza chodzenie w troskach. Ono je wyklucza. Tak samo jak chodzenie w miłości wyklucza zazdrość, szukanie swego i myślenie czegoś złego. Tak samo życie modlitewne wyklucza troski. Rozumiesz? To jest bardzo ważne. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Nie troszcie się o nic. O nic. Ale kiedy to jest możliwe? Kiedy człowiek ma życie modlitewne. A człowiek nie ma życia modlitewnego, to człowiek ma problemy. Człowiek ma problemy. A człowiek, który ma życie modlitewne, to wiecie, jak wygląda? Jak półdebil. A wiecie, dlaczego jak człowiek ma życie modlitewne, to wygląda jak półdebil? Bo się dziwnie uśmiecha, jak wszyscy płaczą. Rozumiesz? On się tak dziwnie uśmiecha i mówi, o co wam chodzi? Wszyscy mówią, przecież jest tragedia. A on mówi, ale jaka? I wygląda jak półdebil. I wszyscy mówią, ty jesteś niefrasobliwy. Ty jesteś jakiś dziwny. Ty powinieneś być bardziej zorganizowany na życiu. Ty powinieneś bardziej myśleć o wszystkim. Ty powinieneś bardziej się skupić na wszystkim. Ty powinieneś być bardziej spięty. Ty powinieneś być bardziej. A on coraz bardziej wygląda jak półdebil. Wiesz czemu? Bo ma życie modlitewne. I grzech mu wisi kalafiorem. I diabeł mu wisi kalafiorem. Rozumiesz, o co chodzi? I ten człowiek wie, dokąd ma iść. I wie, kiedy ma mówić. I wie, z kim ma się spotkać. Wie, w jaki sposób ma funkcjonować. Człowiek modlitwy. Chce, żebyśmy byli ludźmi modlitwy. Ja jestem człowiekiem modlitwy od lat. Jestem człowiekiem modlitwy. Chcę, żebyśmy wszyscy byli ludźmi modlitwy. Rozumiecie? I będziemy robili coraz większe rzeczy, jeśli będziemy ludźmi modlitwy. I będziemy znani wszędzie, w niebie, na ziemi i pod ziemią. Jeśli będziemy ludźmi modlitwy. Tak będzie. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ciebie, który jesteś wielkim Bogiem. Ciebie, który otworzyłeś nam niebo. Ciebie, który w Chrystusie Jezusie pojednałeś nas ze sobą. Pojednaniem wiecznym. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie za Ewangelię pojednania. Uwielbiamy Ciebie za Ewangelię pojednania.
Jesus.
pokonana, śmierć pokonana, śmierć pokonana, zmartwychwstał Bóg, śmierć pokonana, śmierć pokonana, śmierć pokonana, zmartwychwstał Bóg, śmierć.
Śmierć pokonał Jezus, Jezus moc i palma ma. Jezus, Jezus, wielki Bogiem. Jezus, Jezus, moc i dziecko dał. Jezus, Jezus, śmierć pokonał. Jezus, Jezus, moc i palma ma. Jezus, Jezus, wielki Bogiem. Jezus, Jezus, moc i dziecko dał. Jezus, Jezus, śmierć pokonał. Jezus, Jezus, moc i palma ma. Thank you.
uderzam ze wszystkich sił. I ja pomoc Bogu mam, dobrze wiem, w ciemności za dłonią chwyta mnie, więc pewność mam, że nie zgubię się nie. Mój Kościele, patrz, wroga mieczem słowa bij, ramię w ramię popłyniemy razem, ratując ten świat, Jeszua i ja. Diabelska brama to nie jest żaden dramat, święty wśród nas jest po wszelki czas. Ramię w ramię popłyniemy razem, ratując ten świat, Jeszua i ja. Diabelska brama to nie jest żaden dramat, tu święty wśród nas jest po wszelki czas. Jak mówicie, złe słowa ranią nieraz, nie mówię bez, bo rozpoznałam swój czas.
Thank you.
wyprawiał się Dawid ze swoimi wojownikami i czynił wypadek aż do Egiptu. A ilekroć Dawid uderzał na jakiś kraj, nie pozostawał przy życiu ani jeden mężczyzna, ani jedna kobieta. Zabierał owce i bydło, osły i wielbłądy i szaty i wracał. I miał Dawid wsparcie od Jahwe.
wzywam Ciebie, potężny Boże, w taki sam sposób, jak On Ciebie wzywał tam. On się nie bał. Ojcze, ja uwielbiam Ciebie. Ja uwielbiam Ciebie nad Kościołem. Rusza koto porolo, koto porolo, rababa. Holia rababa, tapakatele, alasa, katele, rababa.
Ojcze Dawid. Thank you.
moim szczęściem jest być blisko Ciebie.
Thank you.
Amen.